Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj kolejny odcinek serii Poznaj funkcję Thermomixa. W tym odcinku poznamy funkcję miksowanie, blendowanie. Zapraszam. Funkcję miksowanie pokażę Wam dzisiaj na przykładzie przepisu na smoothie. Do przygotowania smoothie potrzebujemy szpinak, ananas, pomarańcze i wodę. Wodę najlepiej niegazowaną, mineralną. Dajcie znać w komentarzu, jakiego rodzaju smoothie lubicie przygotowywać najbardziej. Przejdźmy do przepisu. Przepis znalazłam już na platformie Cookidoo. Dodałam do mojego tygodnia szpinak, pomarańcza, ananas. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego wrzucamy 50 g liści szpinaku, 300 g ananasa i 400 g pomarańczy. Zamykamy naczynie miksujące i miksujemy 10 sekund. Obroty, pozycja 10. Otwieramy naczynie miksujące. Zgarniamy ze ścianek naczynia miksującego na dno naczynia i dolewamy 300 g wody. Jeżeli lubimy smoothie, które jest bardziej płynne, możemy wlać tej wody więcej. Zamykamy naczynie. Miksujemy teraz minutę, obrot 10. Smoothie jest gotowe. Zobaczcie, jaką mamy konsystencję. Idealnie zmiksowane, zielone, przepyszne. Nalewamy sobie do szklanki bądź słoiczka. Dzięki funkcji miksowanie możemy w ciągu minuty przygotować super smaczne i zdrowe smoothie. Zachęcam do wypróbowania przepisu, który znajdziecie w opisie tego filmu bądź na platformie Cookidoo. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału. Dziękuję, do zobaczenia!